tu już można mieszkać, kurczę, pomyślałem, że na parapetówę wołasz, a tu jednak trzeba poglądać te efekty. Prawie, bo parapetówa, taka pierwsza mała parapetówa tutaj będzie na Wigilię. Mała Wigilia ma być tu planowana, mam nadzieję, że wszystko wypali, czekamy na faceta. Dużo nie brakuje. Także co dalej, co chcę mi Cię pokazać? Te piękne drzwi, bo powiem Ci, że na mnie robią one ogromne wrażenie, ale każdy, kto tu przychodzi, to mówi, wow, te drzwi to dają temu domu po prostu taki efekt, taki kunszt, no to co ty wymyśliłeś, to jest naprawdę bomba, bo ja te drzwi, jak dobrze wiemy, sam je upatrzyłem sobie w Ercado. Tak, tu żeśmy dobrali, ubrali je do domu. Generalnie drzwi, które zostały tu wybrane, to są drzwi model Baldur. Tak. Baldur w kolorze cappuccino. I zadbaliśmy tutaj dużo szczegółów, czyli między innymi krawędzie wszystkie dookoła, jak i krawędzie przy szybie są w kolorze czarnym. Tak. Szyba jest czarna. Klamka slimowana, czyli cieniuteńka, nie będzie się zbierał kurz, taka subtelna. Czarna ościeżnica z listwą szerokości 8 cm, łączenie 90 stopni i fajnie, że udało mi się Ciebie namówić też na listwy przypodłogowe, które są też czarne, szerokości 8 cm. Tu żeśmy zastosowali dwa rodzaje drzwi. Jedne drzwi to tak zwane drzwi rewersyjne, czyli mamy efekt wyrównania wszystkich drzwi od strony przedpokoju. Drzwi rewersyjne otwierają się do wewnątrz, jak i mamy też drzwi bezprzylgowe. Wyglądają one identycznie z tym, że otwierają się na zewnątrz. To ja proponuję, żebyśmy weszli najpierw przez rewersję do pokoju, obejrzeli sobie, jak to wygląda właśnie od środka z tymi listwami przypodłogowymi, bo one robią mega roboty, a tutaj ich jest niestety mało i później wracając sobie zobaczymy, jak wyglądają zwykłe bezprzylgowe. Zapraszamy. Chyba do tego, chodźcie, tu będzie lepiej. Piękne drzwi, właśnie to, co Jakub powiedział, czyli to obramowanie wewnątrz ościeżnicy, ja się z tym wcześniej nie spotkałem. Zawsze były drzwi w tym samym kolorze, ale obramowanie w kolorze właśnie dodatków, czyli klamek, właśnie szyba, czarne, to naprawdę wygląda wow. No i tu właśnie ten tak zwany rewers, który zamykamy i drzwi się zamykają od tamtej strony, z tamtej strony zewnętrznej się nam licują, żeby na zewnątrz na korytarzu wszystko wyglądało tak samo. No i możemy teraz sobie oblecieć, możesz pokazać Sebastianie, jak to wygląda. Wszystko z czarnymi listwami przypodłogowymi. Ciekawostką jest fakt, że okna są antracytowe, ale jeszcze chyba lepiej by wyglądały, jakby były czarne w środku, nie? To wtedy dopiero by była bajka, chociaż... Różnicy nie widać za dużo. Nie widać. Duże różnicy. Ja jako tutaj branżysta na to mogę lekką uwagę zwrócić, ale sądzę, że nikt na to nawet nie powie. Żaden użytkownik właśnie. Co to za różnica? Tu jeszcze z takich ciekawostek warto zauważyć, bo szczególnie panie na te detale patrzą, że czoło zamka też jest w kolorze czarnym oraz zawiasy chowane też są w kolorze czarnym. Czyli tak naprawdę użytkując te drzwi nie rzucają nam się w oczy jakieś srebrne elementy, które by psuły ten obraz. Wszystko jest czarne. Wracamy do tego porównania, czyli drzwi rewersyjne kontra drzwi bezprzylgowe z widocznym tak samo. Z takim samym widokiem, od strony korytarza na przykład, czyli Kuba, demonstrujemy. Drzwi rewersyjne, zlicowane od korytarza, otwierają się do środka, natomiast drzwi bezprzylgowe, tak samo zlicowane od zewnątrz, otwierają się na zewnątrz. To jest ta różnica. Tak. Jeżeli chodzi o ceny skrzydeł są takie same, zawsze w drzwiach rewersyjnych, ościeżnica jest droższa, całe rozwiązanie jest droższe. Tak. I ja na przykład, to mi się rozwiązanie bardzo spodobało, jak to powiedziałeś, bo ja u siebie w mieszkaniu mam tak, że na przykład drzwi od łazienki się otwierają na zewnątrz, bo tak przeważnie jest, bo tam jest mało miejsca, a do pokoju do środka. I u mnie nie widać takiej ładnej spójności, tylko po prostu mam te moje niby też pokojowe, bezprzylgowe, ale one są cofnięte. I to mi osobiście się aż tak nie podoba. My chcieliśmy tego uniknąć, chcieliśmy zrobić, że ten korytarz szedł razem, tym bardziej, że to fajnie widać, że mamy tą listwę ósemkę i od drzwi do drzwi idzie też podłogą ta listwa w tym samym kolorze, tak. Przez co mamy ten efekt uzyskany. Będzie ciemno, ale będziecie mogli zobaczyć, jak Wam się uda, zobaczyć po prostu na większej ilości tych drzwi, jak to fajnie wygląda. Jest cała spójna ściana pięknych drzwi marki Ercado. Wybierając jeszcze te drzwi, chciałem zaznaczyć, żebyście Państwo pamiętali o tym, żeby wziąć do drzwi po 3 zawiasy. To Wam będzie gwarantowało to, że przez długi okres czasu będziecie się cieszyli, jak ja to mówię, tą linią równą, że skrzydło nie będzie siadało. Przez to nie jest standardem? Nie, trzeci zawias możemy sobie wybrać. 2-3 zawiasy. Przeważnie producenci dają wybór, bo za ten trzeci zawias jest dopłata. Jednakże przez to, że są 3 zawiasy, ta linia będzie długo równa, bo skrzydło, nie oszukujmy się, waży kilkadziesiąt kilo, może się zwierzać. Te skrzydła są wypełnione płytą, one nie są puste w środku. Także no, po to jest ten trzeci zawias, żeby
przetrzymać ten ciężar, żeby nam się drzwi nie przesuwały, żeby nie opadały, żeby ta szparka była równa. Pochodźmy jeszcze na dół zobaczyć drzwi, bo tam mamy dużo jaśniejszą przestrzeń. Może tam coś jeszcze opowiem o nich. Okej. Żeby nie być gołosłownym, to mamy coś jeszcze dla Was na dole. Czyli to, o czym wspomniałeś. Mam nadzieję, że ten karton nam nie przeszkodzi, ale chcemy pokazać, jak takie drzwi się otwiera i zamyka, bo często klienci, ludzie po prostu, którzy nie wiedzą, wiesz, jak próbują zamykać, nie? Naciskają klamkę. I mówią, panie, te drzwi się nie... A, te się zamknęły, ale się nie zamykają. Ale drzwi zamykamy. No pokaż, Kuba, jako ty specjalista. Zamek magnetyczny, dosuwamy tylko. Koniec. Nie ma tego walenia. Drzwi bezprzylgowe są w standardzie z zamkiem magnetycznym. Nie można tu zastosować typowego zamka, bo nie byłoby gdzie blachy zamontować. A jeżeli byłaby blacha, to ona by była widoczna. Brzydko by wyglądało, dlatego się stosuje zamek magnetyczny. Pyk, zamknięte. I zamknięte. I właśnie o to chodzi, żeby nie zamykać drzwi w ten sposób. Pamiętajcie, klamka służy do otwierania. Tak jak Kubie? Tak, nie zamykamy tak, bo tak się drzwi też nie zamyka ręką, tylko zamykamy klamką. Bo bardzo często też w toaletach tu jest wszystko przetarte, bo zamykamy drzwi za pomocą dopchnięcia ręką za płaszczyznę skrzydła. Nie, zamykamy klamką. I teraz tutaj na tej większej przestrzeni możemy pokazać drzwi bezprzylgowe, zlicowane do salonu, otwierające się na salon, i drzwi rewersyjne, pokaż Bartku, tak, też zlicowane do salonu, otwierają się do wewnątrz. Proszę bardzo, i otwierają się do wewnątrz i znowu, dzięki temu piękny salon, piękne miejsce ma spójną estetykę wykonania i nie mamy jakichś dwóch odwróconych modeli i to wygląda bardzo, bardzo ładnie. Do tego te czarne listwy, czarne ościeżnice, zobaczcie, jak to się komponuje. Dla mnie to jest absolutna petarda. Po prostu ta ściana mi się najbardziej podoba. Ja już nagrałem rolkę, jej jeszcze nie opublikowaliśmy. Pewnie już do tego czasu film już powinna być, gdzie stoję przy tych drzwiach i kurczę, to wygląda po prostu tak, jakby miało być. Normalnie. Absolutna. Też nie boimy się o to, że te ościeżnice są brudne, skrzydła, jest tu podłoka antyfinger, czy nie będzie zostawiała żadnych śladów. Ten kolor czarny, ta oklejna premium bardzo łatwo się czyści, tak, nie pozostawia żadnych zarysowań, także eksploatacja powinna być przyjemna. Tak, tak, tak. Ja jeszcze zanim tutaj się rodzice wprowadzam, na pewno im pomogę w utrzymaniu ich w czystości, żeby jak wejdą już ci pierwsi prawidłowi goście, żeby mogli powiedzieć, ale te drzwi są piękne, skąd je masz, czy dostarczył je Bartek razem z Jakubem i razem z Andrzejem i całą tak, ekipą tu trzeba Erkado. Też podziękować Erkado za to, że do tego projektu dołączyła Andrzej Szychowski, tak, dyrektor handlowy, tutaj chylę czoła, bo sprostał zadaniu, pomógł tutaj w tym, żebyśmy mogli ten produkt dosyć szybko otrzymać. Ktoś to dobrze zamontował, to widać. Andrzeju, dziękujemy. Jakubie, ja Tobie dziękuję. I tyle, moi goście. Do zobaczenia na następnej inwestycji. Tak, jak będziecie wybierali drzwi, dzisiaj ja taką odpowiedź udzieliłem. Pewna dziewczyna, kobieta napisała na Facebooku, bo my w tych grupach się udzielamy, jakie drzwi polecam, wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne od razu odpisałem Erkado, jak dla mnie teraz numer jeden w Polsce. Dziękuję bardzo. Na razie. Cześć.